Dobry wieczór, witam na Łomaczowej Konferencji Prasowej. Jan Wilwocławek 107, Arget Benz Stal, Ostrów Wielkopolski 88. Pierwsza część konferencji poświęcona zespołowi gości. Doskonale Państwu znany trener Igor Milicic i zawodnik James Florence. Zaczniemy od zawodnika, zwolnimy go do szatni, jeżeli nie będzie pytań. James, we start with you. Your short comment on the game, please. We prepared this week, everything that we worked on this week, we didn't do tonight. Especially in the second half, and it showed in the result. Bardzo mocno przygotowywaliśmy się do tego spotkania. Bardzo mocno przepracowaliśmy cały tydzień, aby przygotować się do tego meczu bardzo dobrze, ale nie pokazaliśmy właściwie z tego nic. Nie zagraliśmy tak, jak oczekiwaliśmy, zwłaszcza w drugiej połowie. To nie było to, co chcieliśmy zagrać. Mamy jakieś pytania do Jamesa? James, wait a second, please. We have one question. Marszowski, Porta WLC. Proszę. Michał, tak. Jak się dziwię, mogę grać w Kalimistrzu, bo wiem, że zawsze mówił, że taka rada pomóca, ale lepsze. Jimmy, so probably you said in one of the interviews that you are awake and here and playing in the gym in Wrocławek. How do you play here? How do you like playing here? General question. Yeah, I mean, the energy in the arena is always great. That's why it's one of my favorite places to play, but it's never fun when the result is like this. Więc atmosfera rzeczywiście jest jedną z ulubionych Jimmy'ego Florence'a, jeżeli chodzi o atmosferę trybun, hal w Polsce. Natomiast nigdy nie jest fajnie, kiedy się po prostu przegrywa. Także atmosfera jedno, ale porażka to drugie. Czy mamy jakieś pytania jeszcze do zawodnika? Thank you, Jimmy, you're free to go. O komentarz do tego spotkania. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu z Włocławka za wygraną. Nie jest łatwo przyjąć taki cios, jak w tym meczu. Mi kolejny raz w ważnej sytuacji nie odpowiadamy tak, jakbym ja sobie życzył, jakbyśmy sobie życzyli przede wszystkim. Niedopuszczalne jest, że my zdobywamy 90 prawie punktów w najlepszej obronie w lidze i przegrywamy mecz 20. Nasza obrona dzisiaj i chęć zrobienia tego, co na boisku jest najważniejsze, czyli walczenie zatrzymanie przeciwnika, nie istniało. Tyle razy nas objechali bez próby grania 1-1, bez faulu nawet, i to nie na stronę pika, czyli od pika, co jest niedopuszczalne. To jest, tylko pokazuje, że nie byliśmy wystarczająco agresywni, że liczba fauli pokazuje, że nie byliśmy wystarczająco agresywni. My prawie każde kwarcie nie skończyliśmy w bonusie. I to są rzeczy, gdzie zespół musi naprawdę odmienić się drastycznie, jeżeli chcemy coś osiągnąć w tej lidze. Brak tej chęci do robienia tych małych rzeczy jest w tym meczu bardzo był widoczny i ta energia, która ma dać wygrać w najważniejszych momentach takich trudnych spotkań, nie istniała. Musimy to zmienić, musimy znaleźć sposób, żeby to zmienić, albo nie będzie dobrze po nas. Dziękuję, trenerze. Mamy pytania, zapewne też z sali. Zaczniemy od pytań z internetu. Karol Wasiek pyta ogólnie o komentarz odnośnie powrotu do Wrocławka. Wielkie emocje, pełna hala, rewelacyjne spotkanie, mecz na szczycie tak naprawdę. Wewnątrz było bardzo, bardzo dużo emocji u mnie, natomiast jak się mecz zaczął, to już była pełna koncentracja i skupienie na tym, co się dzieje na boisku. Rewelacyjna atmosfera, życzę innym ośrodkom, żeby mieli taką atmosferę jak w Wrocławku lub w Ostrowie. Dziękuję. Karol Wasiek i też Grzegorz Szybieniewski z portalu Polski Kosz pytają z kolei o postawę Jakuba Garbasza, o jego debiut, czego pan od niego oczekuje, który z zawodników może stracić minuty kosztem Kuby, czy Kuba tego zawodnika może wyrzucić z rotacji?
To jest na pewno nasza wewnętrzna sprawa. Kuba nie jest do końca przygotowany fizycznie, natomiast będziemy robić wszystko, żeby wrócił jak najszybciej do fizyczności i do tego grania, do którego nas przyzwyczaił w zeszłym sezonie i wiemy, że on to może. To nie jest tak, że ktoś straci pozycję, ale wszyscy muszą wiedzieć, że na boisku się daje 110% z siebie i wtedy możemy mówić, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ale jeżeli nie damy 110% siebie, to nie możemy spojrzeć w lustrze sami sobie. I to jest największy minus tego meczu dzisiaj. Czy planuje pan jakieś zmiany w składzie? Pytam Grzegorz Szczepieniewski. Nie ma takich... Nie ma takich ani planów, ale zawsze jesteśmy czujni, patrzymy, co się dzieje i będziemy robić jak najlepiej, żeby ta drużyna grała na poziomie, na którą wszyscy oczekują od tej drużyny. To jeszcze pytanie, prośba o komentarz odnośnie formy meczu Johnny Matthewsa. Zagrał rewelacyjne spotkanie, rozdawał asystę, mijał naszą pierwszą linię, ale też tu my dokładamy swoją cegielkę do tego z brakiem agresji na nim, z puszczaniem nam na początku pierwszej połowy daliśmy mu parę rzutów takich otwartych, które nie powinno się zdarzyć przy obronie dwójkowej. My mamy swoją dużą cegielkę w rewelacyjne spotkanie Matthewsa, który wykorzystał wszystkie nasze błędy i zagrał niemal perfekcyjne spotkanie. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania z Sanli. Marek, proszę. Marek Szumski, Portal WCBR. Trenerze, co się wydarzyło w czwartej kwarcie? Bo mecz do trzeciej do trzech kwarty był bardzo wyrównany. I co to było w czwartej kwarcie? Koncentracja, taktyka, czy może przygotowanie fizyczne? Jak to na pewno jest to moment, gdzie trzeba przełamać mecz w obronę. Natomiast my mieliśmy takie sytuacje, że się trochę zawieszyliśmy w ataku, nie padło parę rzutów, a potem zawodnicy się zaczęli patrzeć, poglądać jeden na drugiego, na sędziego, na tego, zamiast grać w koszkówkę. I to jest wielka różnica, żeby grać tylko, albo chcieć wygrywać. Moi zawodnicy dzisiaj grali w koszkówkę i to jeszcze czwarte kwarcie przestali grać i szukali pomocy gdzieś na zewnątrz, zamiast ze siebie wydostać to, co mają najlepsze. To jest cała czwarta kwarta pokaz naszej gry i pokaz niestety w większości meczów, jak przegraliśmy, że to się dzieje, że szukamy pomocy gdzieś na boku od partnerów na boisku, od sędziów, od trenera. Po prostu trzeba grać. Grać, żeby wygrać, a nie tylko, żeby być na boisku i żeby grać w koszkówkę. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś? Proszę bardzo. Czy trener planuje jakieś zmiany w składzie? Czy to pytanie już chwilą padło. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Trenerze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Dobry wieczór, witam na drugiej części pomeczowej konferencji prasowej. Meczu Anwil Włosowek, Arget BM Slam, BM Stal, Ostrów Wielkopolski. 107-88 dla gospodarzy. Wielka radość w obozie z Wrocławka. Trener Przemysław Frasunkiewicz i zawodnik MVP tego spotkania, Johna Matthews. Zaczniemy od zawodnika. Johna, your comment on the game, please. Our team rose to the occasion. We came out hard. They played a good game as well. They made a lot of shots. We combated them with defense. It was a tough game, but in the end, coach put us in good positions to score. Ran the plays we needed to get the win. So we got it done. It was a big game for all of us, including the fans. So we're happy about that. We're so fast. Postaram się to wszystko skrócić. Bardzo dobre spotkanie naszego całego zespołu. Świetna, świetna praca, wielkie zwycięstwo, rewelacyjna atmosfera tego wydarzenia. Oczywiście Stal zagrała, również miała swoją szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu, ale tam, gdzie trzeba było trafiać, tam trafialiśmy. Dziękuję moim kolegom, dziękuję trenerowi za to, że byłem dobrze wykorzystany w tym spotkaniu. Piłka do mnie trafiała, ja rzucałem i trafiałem. Wielkie, bardzo ważne zwycięstwo i świetna atmosfera tego spotkania. Mamy jakieś pytania do zawodnika? Sprawdzę w internecie. Johna, there is a question from you, for you. It was your best performance, individual performance in your professional career? Professional? Yeah, let's say. Absolutely. Last year I was in Sweden. I don't really count as a pro year. I played 9 games. So to be, this is for sure one of my best games, or the best game. And to do it in front of this crowd, the type of game it was, unbelievable memory. But just got to move on and get ready for the next game. Pytanie o najlepsze, czy to było najlepsze spotkanie Johny w jego profesjonalnej karierze. Tak, owszem, w poprzednim sezonie zagrał kilka meczów w lidze szwedzkiej, ale to nie jest to, co wydarzyło się, to nie było to, co wydarzyło się dzisiaj. Dzisiaj to spotkanie ma swoją wartość, aczkolwiek jest to też tylko po prostu kolejny mecz. Jakkolwiek się trzeba z niego cieszyć, to jest to kolejny mecz i trzeba iść dalej. Did you prepare in any special way to this game, or was it just normal? I wore the Kobe's at the beginning of the year, the yellow Kobe's that people thought were like my magical shoes. I haven't worn those in a while, but I brought them back today. That's the only thing I changed. But otherwise, took my nap, ate my pasta, came to the gym and did everything the same. Więc jeszcze pytanie o to, czy w jakikolwiek sposób inny przygotowywał się do tego spotkania. Tylko jedna zmiana, wrócił do butów, który grał na początku sezonu. Wymienił nazwę, niestety nie powtórzę Państwu, bo się o tym kompletnie nie znam. Kobe 5. Kobe 5. Teraz drugi trenerze, dziękuję. Natomiast cała przedmeczowa rutyna była taka sama, czyli była drzemka, było zjedzenie makaronu i wszystkie te techniczne, koszykarskie sprawy. There is one more question for you, Johna. You say you're cold-blooded or ice in the veins, that also a good expression. Yeah, I just told coach pressure makes diamonds for the game. Pressure makes diamonds, what I go by. But cold-blooded, I'll take all the nicknames I can get. Więc jeszcze pytanie o to, czy czuję się takim graczem, zimnokrwistym graczem. Jest takie powiedzenie w języku angielskim, ice in the veins, czyli lód w żyłach, chyba tak to trzeba przetłumaczyć. Grzegorz Szybieniewski pyta o właśnie tego typu sformułowania. Johna mówi, że oczywiście potwierdza, to jest to, co on kocha w koszykówce i to wszystko się zgadza. Marek? Presja wytwarza diamenty. A, przepraszam. Presja wytwarza diamenty, jeszcze powiedział. No i właśnie zastanawiałem się, jak to przetłumaczyć. Presja wytwarza diamenty, jeszcze użył takiego sformułowania Johna. Niech tak będzie, niech będzie naszym włocławskim diamentem. Tak. Proszę bardzo, Marek. Teraz zapytam inaczej. Johna powiedział, że nie grał takiego meczu pod względem sportowym jeszcze, ale ja chciałem zapytać, czy z takimi kibicami, czy takiej atmosferze grał, czy zdarzyło mu się, czy to był mecz? John, what about the atmosphere in the game? Have you ever played in such a situation, such a condition, circumstances, maybe in the NCAA probably? Not even the NCAA, I mean versus UCLA, but this was something different I've never experienced before. I've never seen a group of people cheer for a team so hard. Like in the States, it's more of like, it's not like that at all. So playing here every game is just a blessing and it's fun. It makes the game really fun. Zresztą od końca granie przy takiej publiczności w takich warunkach to jest błogosławieństwo dla każdego koszykarza. Nigdy Johna nie miał okazji występować przy szalonych kibicach w NCAA, to się zdarzało, natomiast nigdy nie było takiej publiczności, która by tak mocno wspierała jak ta nasza włocławska. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Johna, thank you and congratulations. You're free to go. Dziękuję. Dzień dobry, ja może
Zacznę od końca. Ja trochę dłużej grałem w koszykówkę niż żona. Jestem w tej lidze prawie 30 lat i też nigdy nie uczestniczyłem w takim widowisku i to, co kibice dzisiaj zrobili, już nawet nie chcę już mówić o tym, że śpiewanie 100 lat to jest coś, co nie wiem, chyba każdy o takim czymś, nie chodzi, że marzy, ale powinien tego doświadczyć, bo to naprawdę wielka rzecz. Stworzyli dzisiaj świetną atmosferę w momencie, kiedy troszeczkę się poddenerwowaliśmy i Stal złapała na początku wiatr w żagle. Zaczęła grać bardzo szybko, my byliśmy lekko zdenerwowani, to kibice nas naprawdę ponieśli wtedy i to jest, to jak żona powiedział, to jest takie specjalne miejsce, że bardzo ciężko to wyrazić słowami. Jeżeli chodzi o sam mecz, to myślę, że bardzo dokładnie się przygotowywaliśmy do tego, co Stal robi w obronie. Jest tam tych obron parę. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy z tego, że mieliśmy przez cały tydzień bardzo dużą koncentrację i właściwie w 100%, co się rzadko bardzo zdarza, wykonaliśmy plan tego, jak atakować te zmienne obrony. Oczywiście skuteczność dzisiaj była duża, ale też z otwartych pozycji nie mogliśmy nic trafić, a z takich cięższych trafialiśmy. Tak to czasami jest w takich meczach. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, na początku zrobiliśmy parę błędów taktycznych albo takiego lekkiego zagapienia się przy powrocie do obrony. Palmer, Simons rozpędzili się i nie mieliśmy dodatkowego obrońcy do zatrzymania tych graczy. Ale potem wiadomo, że mecz zawsze zwalnia i to taki playoffowy mecz, gdzie w playoffach też się gra dużo wolniej i wtedy naprawdę zaczęliśmy grać konsekwentnie. Ale myślę też, że ten mecz oprócz punktów nie znaczy za dużo, bo pewnie jeszcze się coś zmieni i na pewno to granie im bliżej playoffów, im te mecze więcej ważą, to gra będzie taka intensywna jak dzisiaj. Z takich rzeczy dodatkowych myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że mieliśmy 28 asyst i tylko 7 strat. To nie pozwoliło drużynie z Ostrowa grać przez cały mecz tak szybko i tutaj za każdym razem, jak byliśmy naciskani trochę za mocno, to wykorzystywaliśmy to, penetrowaliśmy i dzielimy się piłką. Mówiłem jakiś czas temu, że fajnie graliśmy dużo ISO i tego typu rzeczy, i to mamy. I powinniśmy teraz skoncentrować się troszeczkę na ruszeniu piłki, szczególnie, że mamy teraz centrów o innej charakterystyce, mądrych i myślę, że to na razie idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale to jeszcze nie koniec. Pytanie od Grzegorza Szybenieckiego. Czy to był najlepszy mecz Anwilu w tym sezonie i czy to być może był najlepszy mecz trenera w roli trenera? Myślę, że jeżeli chodzi o wykonanie planu taktycznego, to tak, był to najlepszy mecz Anwilu w tym sezonie. Chłopcy wiedzieli, o co gramy, bo przy ewentualnej porażce i potem możliwe jest to, że się spotkamy z Ostrowem w tabeli albo będzie jakaś mała tabela i wiadomo, że takie mecze są dodatkowo jakby, nie powiem, że są bardziej, że są ważniejsze, ale to potem może mieć jakieś znaczenie i tutaj widziałem koncentrację, tak więc myślę, mi się wydaje, że to był najlepszy mecz, a mój, nie wiem, ja nie grałem, więc jakby, ale bym pograł w takim meczu na pewno. Ale ja tak tego nie odbieram. Ja się staram zawsze mieć umiarkowany optymizm i mnie bardzo cieszy oczywiście to, że wygraliśmy, ale to nie jest skończona robota. Tutaj trzeba każdego dnia udowadniać, w każdej kolejce trzeba dawać się wszystko. Liga jest bardzo wyrównana i właściwie wygrać mecz na wyjeździe to jest większy procent jest tego, że się nie wygra, niż się wygra. I teraz przed sobą mamy bardzo, mówię tylko o wyjazdowych meczach, mamy mecz w Bydgoszczy, mamy mecz w Słupsku, tak więc
każdy następny mecz musimy się skupić i zagrać z podobną koncentracją, intensywnością i iść krok do przodu. Dziękuję bardzo. Dziennikarz pytał również o KD, którego zdaniem kompletnie zaskoczył, który go zaskoczył. Czy spodziewał się pan takiego wpływu na grę? To znaczy, to jest też sprawa taka, że ten facet grał nieprzerwanie przez chyba 2 lata, bo w wakacje też grał w jakichś szalonych ligach, grał w reprezentacji na Bliskim albo Dalekim Wschodzie, już teraz nie wiem, chyba na Bliskim. I był po prostu zmęczony i efektem tego było to, że doznał urazu i jak tak wybiło go z rytmu, bardzo mocno się przyłożył do tej rehabilitacji i potrzebuje czasu na pewno. Nie każdy jest jak Frącek, że nie gra rok i wchodzi i gra. To się rzadko bardzo zdarza, ale KD to jest człowiek, który gra z piłką w rękach i potrzebuje czasu. Miał dodatkowe treningi. Pobił się trochę z Marcinem Woronieckim na rannych treningach, kiedy inni mieli wolne, bo bardzo zależało mu na tym, żeby wrócić do formy. Oczywiście jest jeszcze daleko od optymalnej formy, ale idzie do przodu, bo się bardzo stara i chce wrócić do formy swojej optymalnej. A druga rzecz to jest taki matchup, że jeżeli gramy z Ostrowem i jest dużo zmiennej obrony, jest switching, oni grają na małych centrów, to też trzeba umieć grać jeden na jeden i to jest bardziej preferowana gra dla Dykesa i to było widać i w meczu pierwszym w Ostrowie i dzisiaj. Dziękuję bardzo. Pytanie od Karola Waśka i zaczniemy od pytania właśnie o Łukasza Frąckiewicza. Czy on był dzisiaj planowany do gry, czy to po prostu wyszło w związku z tym urazem szewca? Tak wam powiem, że średnio był planowany, bo Łukasz już zagrał 5 na 5 już na treningach, robił taktykę i tak dalej, to wszystko wie, bo to jest mądry chłopak, ale chcieliśmy go wprowadzić w meczu teraz z Brnem. Chcieliśmy wprowadzić go w meczu z Brnem, bo tutaj jest taki trochę ciężki meczup dla niego, tak jak powiedziałem, stretch fives i on, ale on jest taki gość właśnie. Ja go znam od małego i czasami te jego braki jakiś taki atletyzmu może. On nadrabia tym, że jest mądry, on wie jak się ustawić i dzisiaj to jest też tak, no, on nie grał jeszcze na tym poziomie. Dzisiaj mecz jaki był, to każdy widział, on wszedł i on nie był przestraszony, on miał szklane oko, czy jak to się mówi tam, czy jest takie powiedzenie. Wymagająca ta konferencja dzisiaj dla mnie. Jest takie powiedzenie, że miał taką kamienną twarz, grał dobrze, oczywiście się bardzo zmęczył. I tak powinniśmy grać, że każdy, kto schodzi z boiska, to jeżeli to nie są faule, to schodzi bardzo zmęczony i dał nam dzisiaj bardzo dużo. A nie spodziewałem się, no to czasami jest tak, że... O, 3 asysty zrobił na przykład. To czasami jest tak, że Szymon niestety doznał urazu i czasami nieszczęście jednego jest jakimś szczęściem drugiego zawodnika. Mam nadzieję, że z Szymonem będzie wszystko okej. Okay. Dziękuję. Jeszcze połączę te pytania w jedną. Mam nadzieję, że Karol się nie obrazi. Jak zmienia się układ sił w PLK po transferze Garbacza do Stali? Czy pan coś chciałby powiedzieć więcej na temat tego, dlaczego Garbacza, Kuby Garbacza nie ma pan w Wilu? I czy rozważa pan pozyskanie kogoś jeszcze? To znaczy, jeżeli chodzi o Kubę Garbacza, to dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrą obronę. Nie daliśmy się nabrać na te rozkładanie nóg, które Kuba robi, ale to też jest forma tego, że łapie balans podczas rzutów i można tutaj przypadkowo wpaść w te nogi. I tutaj zachowaliśmy dyscyplinę taką taktyczną. Z tego co widzę, Kuba miał minus 19 będąc na boisku, tak więc nie zrobił nam krzywdy. Oczywiście nie mogę zdradzać kulisów, znaczy teraz nie mogę zdradzać kulisów tego zajścia. Ale może przechodząc już do tego drugiego pytania w jednym, jeżeli będziemy mogli, to kogoś pozyskamy, jeżeli nie, to nie będziemy grali tak jak jest teraz. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że ten mecz był tak intensywny, że w playoffie, jeżeli mecz będzie za 2 dni, to po takim meczu połowa zawodników nie może się ruszyć i niestety, ale pomimo tego, że mamy 12, to przydałby się ktoś, ale to też nie na siłę. Jeżeli będzie możliwość, to na pewno zobaczymy, czy to pasuje do naszego zespołu. Dziękuję. Marku? Marek Szumski, portal WCP.
Przede wszystkim 100 lat. Dziękuję bardzo. Od tego zacznę. Chciałem zapytać, czy może być coś lepszego niż właśnie wygrana w urodziny w takim meczu i w taki sposób? No nie, chyba nie. Znaczy ogólnie czy w sporcie? Ogólnie. Ogólnie tak, no narodziny dziecka na przykład. Albo ślub z żoną. Albo chyba już więcej nic nie ma. Żadne pieniądze nie są w stanie zrównoważyć emocji. Znaczy nie wiem, bo nie miałem nigdy 100 baniek, ale myślę, że ja nigdy nie uprawiałem sportu po to, żeby moim głównym celem nie było zarabianie pieniędzy. To trzeba zarabiać, bo trzeba rodzinę wyżywić, ale ja zawsze chciałem rywalizować i dlatego też chciałem trafić do Anwilu, bo wiedziałem, jak to tutaj wygląda. I mówiłem od początku, że ta presja słynna, o której wszyscy mówią, to jest rzecz bardzo dobra, bo tak powinien zawodowy sportowiec, czy trener, czy zawodnik do tego podchodzić. I dzisiaj to była taka wisienka na przykład naprawdę na torcie, bo no, sami wiemy, jak ten mecz wyglądał, jak było ciężko i jaki jest wynik, więc może ze 2-3 rzeczy się znajdą, ale to jest na pewno, jeżeli chodzi o sport, to oczywiście mistrzostwo, puchary, różne rzeczy, ale na to mam nadzieję jeszcze przyjdzie czas. Dziękuję. Dziękuję. Jakie może powiedzieć, takie było przekazanie pałeczki, bo był Igor Milicic, który największe sukcesy osiągnął i pana urodziny dzisiaj i sukces i pokonanie. Ja idę swoją drogą, od nikogo pałeczki nie biorę, nie dotykam pałeczek i mogę powiedzieć tylko tyle i ci, co pracowali ze mną i z Igorem, wiedzą, że my pracujemy w kompletnie odmienny sposób. Grzesiu Korzon moim zdaniem może się najbardziej na ten temat wypowiedzieć, bo jest bardzo mocno w systemie Igora, a teraz ma całkiem co innego, ale to też dobrze dla niego, bo kiedyś będzie bardzo dobrym pierwszym trenerem i będzie miał dwa różne podejście do koszykówki. I tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żeby Igor od kogoś brał pałeczkę, ja też nie biorę od Igora i niech każdy idzie swoim torem i niech każdy pracuje na swoją pałeczkę. Jak robi Szymona? Bo nie wiem, nie mam pojęcia. Szymon to w ogóle... Szymon przyszedł w przerwie meczu, gdzie mu wypadł bark cały i powiedział, że może. I ja się zapytałem ludzi odpowiedzialnych za to, mówię, może, a oni, że nie może, nie ma szans. A Szymon mówi, zobacz, podnoszę. I tak podnosił do połowy i powiedział, że on może grać. Więc to jest coś, o czym mówiłem na poprzedniej konferencji, chyba, że no, ci młodzi chłopcy oczywiście powinni się uczyć kozłować, podawać, spacingów, takich zachowań innych, ale też powinniśmy szukać młodych graczy, czy takich młodych graczy, którzy mają taki charakter jak ta stara gwardia, która już powoli niestety odchodzi. Tak, o mecz, Dikter chciał zapytać. To banalne, wiadomo, czwarte, ale to jest zwycięstwo, ale trener wspomniał o tych przechwytach, o tych asystach, właśnie najwięcej było tej czwartej kwarcie. Czy taka zmiana taktyki, czy... Nie, to jest tu wchodzi zmęczenie w grę oczywiście, ta zmienna obrona Ostrowa to nie jest łatwa rzecz do bronienia, ale jeżeli dojdzie się do, powiedzmy, do dużego poziomu egzekucji, to jest bardzo mocna do sforsowania dla przeciwników i też wymaga ciągłego myślenia i biegania, to jest ciężka sprawa i to też nie jest tak, że tak jak wcześniej mówiłem, mecze faulują i to nie bierze się z tego, że nagle my zmieniliśmy jakoś cudownie taktykę. Przejęliśmy w pewnym sensie kontrolę nad meczem w pewnym momencie i Igor musiał jakoś reagować i po prostu się dostosowaliśmy, ale kluczem jest to, że nie popełniliśmy strat, a jeżeli nie popełnia się strat, to oddaje się więcej rzutów, albo jeżeli się oddaje więcej rzutów, to się prawdopodobnie więcej trafia i tak dalej, za tym idą asysty, tak więc to też jest jakiś tam... To jest połączone i tyle. Zaczynam żałować, że w środę po MBL nie będzie konferencji prasowej. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję.